Także widzicie Państwo, ludzie, którzy przyczynili się do tego, żebyśmy wygrali. W telewizji to rzeczywiście nie miałem osoby kompletnie zdezorientowane i tak były. Daj spokój. Katarzyna nie miała nazwiska Wielka, tylko miała. Tak, radio kończy. Podcast męża Romanowa. Ludzie, którzy wygrali. Radio Conchita, Tok FM. Proszę literografu to tu puszczamy. Daj spok. Radio z trzaskiem. Radio Conchita. Września, czwartek, przed mikrofonem wita się z Państwem ojciec Piotr. Zapraszam na audycję aktualności dnia. Przed nami pierwszy temat. Witam serdecznie na antenie Radia Maryja pana ministra Michała Wójcika, wiceministra sprawiedliwości. Szczęść Boże, panie ministrze, witam i pozdrawiam. Szczęść Boże, ojcze, szczęść Boże wszystkim słuchaczom Radia Maryja. No oczywiście powrócimy do tematu dotyczącego reformy wymiaru sprawiedliwości, ale naszą dzisiejszą rozmowę chcemy rozpocząć od nieco bardziej radośniejszego, pełnego nadziei aspektu. To sprawa, która jeszcze nie tak dawno była ogromną zmorą polskich rodziców, tych, którzy żyli poza granicami naszej ojczyzny. Myślę o różnego rodzaju instrumentach prawnych danych państw, które były gotowe do tego, aby odbierać polskim rodzicom polskie dzieci. Dzisiaj bardzo pozytywne przesłanie pokazujące, że coś w tym temacie udało się zrobić. Polskie dzieci, panie ministrze, wracają do kraju. Tak, to takie indywidualne przypadki. Rzadko w czasie naszej konferencji czy też briefingów informujemy o tego typu sytuacjach, ale no, jest sytuacja nadzwyczajna, można powiedzieć.
chwilą powiedział, taki przypadek indywidualny, radowny dla nas. Wczoraj od 20, około godziny 20.40 na pokładzie samolotu lecącego z Hamburga wylądowała w Polsce babcia z wnuczkiem swoim. Po dwóch latach naprawdę walki o dziecko. Dziecko przyjechało z Niemiec zgodnie z decyzją sądu niemieckiego. Dalej będzie się wychowywało już w Polsce razem z dziadkami swoimi. Naprawdę bardzo dobra informacja. Dzisiaj wiem na pewno, że rano kontaktował się pan mecenas Hambura z panią, która była z nami w kontakcie przez dwa lata. Ogromna radość i podziękowania dla wielu osób. Rzeczywiście to jest bardzo trudna sprawa, kiedy dochodzi do sytuacji, w której dziecko umieszczane jest w rodzinie dostępczej za granicą przy takiej pieczy instytucjonalnej, żeby rzeczywiście to dziecko mogło przyjechać do Polski. To nie jest taka prosta sprawa, to wymaga bardzo daleko idących zabiegów. Ale chciałem zacząć od tego, żeby podziękować Radiu Maryja, ojcom i przede wszystkim ojcu dyrektorowi, bo przecież kiedykolwiek jestem w Radiu Maryja, to właśnie się zwraca uwagę na tą potrzebę walki o tożsamość. A więc o to, żeby dziecko miało zachowane prawo dostępu do języka, do religii, do swojej tradycji, kultury. To są niesłychanie ważne rzeczy. To my mówimy tak naprawdę o przyszłości. Temu dziecku daliśmy nowe życie, jak wczoraj można powiedzieć. To jest dziecko, które wymagało takiej troski lekarskiej, medycznej, zabiegów takich bardzo specjalistycznych, można powiedzieć. I pamiętam tę wizytę babci u mnie przed dwoma laty. Zapłakaną zresztą, która prosiła o to, żeby jego goście. Powtórka programu. Witam Państwa z pięknego dlatego, że cały departament, właściwie wydział departamentu, który zajmuje się tego typu sytuacjami, jak również Ministerstwo Spraw Zagranicznych, w szczególności przedstawiciele dyplomatyczni, pani konsul Kotowicz, pan ambasador Szulewski w Berlinie, które naprawdę też stanęły na wysokości zadania. Rozwój Rzeszowa z poparciem Koalicji Obywatelskiej i PSL. Tadeusz Ferenc. Dzień dobry Państwu, kłaniam się nisko. Kandydat ruchu Kukiz 15, Maciej Masłowski. Dzień dobry Państwu. Kandydat Komitetu Wyborczego Wyborców Wolność w Samorządzie, Krzysztof Kaszuba. Dzień dobry. Panowie, zasady naszej debaty są Panom doskonale znane. W pierwszej części naszego spotkania i naszej rozmowy mają Panowie po dwie minuty, każdy z osobna, na dokonanie tak zwanej autoprezentacji. Proponuję, żeby nieduzinkowo rozpoczął Krzysztof Kaszuba, reprezentujący Komitet Wyborczy Wyborców Wolność w Samorządzie. Czyli pierwsza minuta działalność społeczna, gospodarcza, przede wszystkim te szkoły wyższe, 17 lat pracy w Politechnice Rzeszowskiej, później również 17 lat pracy w najlepszej szkole biznesu w latach 90. i 2000. Wyższej Szkole Zarządzania w Rzeszowie. Oprócz tego działalność w Polskim Towarzystwie Ekonomicznym, o Polskim Instytucie Gospodarczym. Czyli wracają do kraju, proszę Państwa, zwycięzcy.